Eryk, pewnie dobrze wrócić do ojczyzny, przyjechać do ojczyzny, ale z drugiej strony to tutaj notujecie pierwszą porażkę za kadencji trenera Jacka Zielińskiego. Szkoda, no pięknie. Ja oczekiwał jsem, że na Słowacji wygramy i szkoda, no nie zagraliśmy w pierwszej połówce tak, jak to ma być, ale to jest tylko sparingowy mecz i musimy sobie pokazać te błędy i już potem w Ekstraklasie zagra lepiej. Tak na osłodę pozostaje fakt, że zdobyłeś tutaj bramkę na 1-1. Cieszyłeś się z tej bramki pewnie wtedy, ale cieszysz się z niej również teraz, mimo biorąc pod uwagę ten wynik meczu? Już nie, właśnie na 1-1 naprawdę już sam myślę, że zagramy lepiej, potem tam miał Denis sytuację sam na sam, jakby strzelił na 2-1, to by było coś inaczej, ale nie udało się i jak mówię, musimy się pouczyć i te błędy się pokazać. To był twój pierwszy gol przeciwko drużynie z Koszyc? Wydaje się mi, że w ostatnim meczu w Spartak Trnava się też strzelał bramkę Koszycom i dobrze, żeby w Ekstraklasie się strzelał, to jest poważne. No i w sobotę jeszcze kolejny mecz na Słowacji, tym razem z Beniaminkiem, drużyną, która wchodzi dopiero do słowackiej Ekstraligi, Zemplin Michałowce. Im też pewnie będziesz chciał coś strzelić. To pewnie, głównie żebyśmy wygrali. Tak myślę, że to był lepszy zespół, jak będą Michałowce, dlatego że dużo chłopaków z Koszyc grało dużo lat Ekstraklasy słowacką i nie tylko słowacką, także dlatego myślę, że Michałowce nie będą taką dobrą drużyną jak Koszyce.